Zmiany w zarządzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje zaplanowane na jutro walne zebranie akcjonariuszy SSE. Taki punkt w programie spotkania umieścił minister rozwoju. Chociaż Robert Żyliński, prezes SSE, mówi, że nie zna zamiarów ministra, powszechnie wiadomo, że obsady szefostwa specjalnych stref są ściśle związane ze zmianami politycznymi w kraju. Robert Żyliński jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale za polityka się nie uważa. Przypomina, że o fotel prezydenta Białegostoku ubiegał się bez partyjnego szyldu. Wiatr zmian oczywiście wieje. Nie wiem, czy one są polityczne, bo ja do polityków aktywnych raczej nie, chyba przez państwa nie jestem zaliczany, a na pewno sam się nie zaliczam. Przez 5 lat pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zajmowałem się tylko i wyłącznie gospodarką. Jednocześnie prezes jest przekonany, że gdyby był oceniany pod względem merytorycznym, to nie musi obawiać się o pracę. Przypominamy, że 5 lat temu SSE miała prawie 2-milionową stratę, a teraz wypracowuje ponad 2,5 miliona. Na złotych zysku. Co jest ukryte pod tym punktem, trudno mi powiedzieć, nie znam żadnych szczegółów. Jeśli pan miałby spodziewać się oceny merytorycznej, to mogę być spokojny. Wynik finansowy za ubiegły rok to 2,5 miliona zysku, a przypomnę, że przychodząc miałem tutaj stratę 1 800 000, rezygnację ówczesnego prezesa. Przyszedłem tutaj na wakat, ponieważ nikt nie chciał się podjąć tego zadania uzdrowienia tej spółki. Myślę, że w tym składzie zarządu udało nam się to.